Witam i zapraszam na kolejny odcinek z Bus Simulatora. Trochę pada. Słyszałem też pioruny, ale nic to. Mamy nowe zadanie, nauka środowiskowa. Ulepsz swoją sieć tras. Stwórz połączenie z Denali Research, Gold Island i Coyote Bush. Obra się. Jedną trasę tam trzeba stworzyć. Okej. To stwórzmy zatem. Rzadka okazja zobaczenia, jak się męczę i tworzę trasę. Czyli tak, będzie 17, kolor różowy. O, gdzie byśmy to zaczęli? Czyli tak, to jest jakiś ten Denali. Tu mamy tą wyspę po środku i Coyota mamy tutaj. Zajezdnia jest tutaj. Jakby to zrobić fajnie. To chyba zacznę. Zakładają, że stąd byśmy wyjeżdżali. Mamy możliwość w ogóle? Czy niski poziom przystanku? Fajnie. To lubię. Jaki jest niski poziom przystanku. Co ja mogę biedny zrobić? Fajnie by było zahaczyć te dwa przystanki. Ale tego nie zrobię. Nie ma zawrotki. Tu możemy jechać. Aj, dziwna to będzie trasa zatem. Fajnie by było. Awansuj, dobra. Ten przystanek z tego co kojarzę jest chyba tylko na dole. Czy się mylę? Jak to leci? No dobra, spróbujmy. Zaraz. Kurde. To. Tego nie damy rady, bo mamy za niski ten. Level. Czyli teraz wjeżdżamy na wyspę. Na przykład tutaj. Tylko, że przydałoby mi się widzieć, które są w nocy, a które dzień. To nie to. Kurde. Godzina szczytu. Dobra, mam. Czyli te są dwa nocne, ala dzienne. To śmigamy tak. I tutaj jakoś. Wjeżdża się od góry. W cholerę nocnych niby jest. Da radę? Da radę, dobra. Teraz tu może do tego. I fajnie by było. Co tak jakoś jechać? Kurczaczki. Trzy przystanki to chyba im starczy. Dobra. I możemy wracać. Można by wrócić przez tą dzielnicę zasadniczo. Bo czemu nie? Tędy na przykład. Czy tutaj?
ile mamy tutaj, czy po drodze mamy dwa nocne, jeden dzienny, jak ja to nowy mam. Awansujmy. Przystanek. W ogóle, czy ja, jak ja tędy wbiję, czy ja tam wjadę na tą wyspę jakoś po ludzku? Zaraz się przekonam. O, się nawykręcam. Coś tutaj jest zwalonego. To powinno inaczej. Teraz oznaczmy to. Czemu od tej strony? Nie ma przystanku od tamtej strony? No to się walcie, że tak powiem. Tutaj też jest od tamtej strony tylko? Ale lipa. Dobra, to jadę do tego zatem. Wtedy tu wyjedziemy może. Ale będzie. Tak dobrze kojarzę. Tu. Kółeczko tutaj. Do tego. Potem do tego by się przydało. Tylko od tej strony. Tym, że po drodze nie mamy już dziennych, tylko mamy nocne. I nie będzie równowagi. Nie, będzie. Czemu ja to odznaczyłem? Mamy 6 na 6. I na którym przystanek wjeżdżamy wtedy? Na ten. No, taki z dupy trochę. Szkoda, że nie mogłem tego przystanku ulepszyć. Dobra. Czyli mamy... Zastosuj. Nie chcę. Dokonaj nowego zakupu. Autobus elektryczny. Dobra. To dokonam zakupu autobusu elektrycznego. Gdzieś. Kojot. To jest moja chyba ta zajezdnia. Podróż. Na zajezdni raczej nie kupię nic, ale może ten, no. Jakby to zrobić. A się nie nabiegać. Fajnie, że deszcz pada na dworzu i autobusy też były mokre przez chwilę. Zmieńmy pojazd na elektryka jakiegoś. Okej. Kup więcej. Tak. I to jest, rozumiem, ten kupiony. I... Bezczynne pojazdy. Dobra. Która to godzina? Dobra, wejdę do tego autobusu. Co by to, jakby deszcz stał na deszczu? Przejmij go. 13:12. Okej. Okay. Włączmy wycieraczki.
Teraz najlepsza rzecz. Wybrać tą trasę. Jedź teraz. Tym, co jadę, chciałbym. Czyli nieprzydzielone musi być. Okej. I rozumiem, że... Że już jedziemy, tak? Przystanek mamy po lewej. O ile dobrze to ogarniam. Wbijam się na hama. Tu mamy przystanek, tak? Okej. Czy ja mam światełkę i tak dalej? Bo nawet nie wiem. Chyba powłączane co trzeba. O, seniorze. Kurde, senior. Senior. Jeden przejazd. Drukuj. Okej. Zamykamy. Jadymy. Czy się nie spojrzałem w lusterko, czy coś nie jedzie? Bo czemu by i nie? Fajnie, po burze jechać. To jadymy. Przed chwilą nagrywałem tego, no. Bus Driver Simulator. Tą ruską gierkę. Przesiąść się z tamtej gry na tą grę, to po prostu normalnie miodzio. Ostra grafika, a zupełnie inne doznania. Aczkolwiek widzę, że drzewa się podobnie pokazują. Ale nie ma co porównać tych dwóch gier. I my co tutaj w prawo. Wbijemy się na hama. Co mi to? Muszę przyznać, że takie ten efekty pogodowe ukrywają dużo wad tej gry. A przy okazji się ładniejsza robi. Domyślam się, że to mój przystanek. Okej. Starze prosi o bilet. Normalny, całodzienny. 3 sztuki? O. Ej, 3. O, to jest dobry klient. Normalny, tygodniowy. Drukuj. Senior. 1. Okej. Muszę sprawdzić ten patent z lusterkiem, który mi podpowiedział mój widz, że można ten, jak ktoś się zatnie w drzwiach, to można jakby przez lusterko go pogonić. Zobaczymy. Dobra, jedziemy. Że nie muszę jakby wstawać. Ona by było jeszcze tak bilety sprawdzać. Patrzą się w lusterko, mówić. Dobra, mamy klienta głośno słuchającego, dobra. No muszę się zatrzymać się rzeczy, no. Co ty robisz? Okej. I co tamten słucha? Na jakie mam go nastelować? O kurde, ja jadę.
Dobra, sorry. Nie potrafię. No idź. Nie wiem jakiego... nie zdążyłem. Ale lipa. Nie wiem co ja robię. Znaczy zasadniczo nie wiem jakiego klawisza na padzie użyć przycisku, żeby kolesia pogonić. Ale może się wywiem. W sumie rzadko korzystam z tego lusterka. No ale minusa dostałem, bo nie zareagowałem na czas. Więc lipa. Uj, uj. Nie wiem, czy ten zakręt jest tutaj ostry, czy nie. Jakoś nie pamiętam od tej strony, żebym jechał. Kiedykolwiek. Okej, muszę wbić na prawy pas. Prawe lusterko, dobra, widzę. W tej grze można przynajmniej wyświetlać sobie to lusterko na ekranie. I my co tu w prawo? Kolego, za szybko jechałeś. Dobra. I tutaj mamy przystanek od razu na zakręcie. Fajnie. Poza godzinami pracy. Seeing as this went so smoothly, we'll definitely be coming back with similar new proposals. Good news! Our investment in electric buses has already paid off. Nawet nie przejechałem tutaj trasy, już mi zaliczyło. Kurde, nie zasłaniajcie mi. Przejazd na jeden winę, drukuj. Nie wiem, co ty kobieto do mnie mówisz. Prowadzę teraz, jestem zajęty. 780 wydajemy. Dobra. Już. Na paluszkach, stwórz połączenie. Dobra. Czyli nic nowego. Jak tam bileciki? Dziękuję. Pana jak? Pani? O. Oh no! I forgot it. Pasażerowie w czarnych okularach, ciemnych okularach nie mają biletu. Tego co widzę. A szkoda, że nie mogę w kolegę trafić. Ten ma. Aderwal też ma. Dobra. No zawsze dwóch złapałem. Gapowiczów. Dobra. Znowu ruszam, nie patrząc w lusterko. Cały ja. Teraz mamy zakręt w prawo. Ciekawe, jakim cudem mi to zaliczyło. Ja jeszcze nawet nie dojechałem do tamtej dzielnicy, no ale dobra. Zaliczone, nie wnikam. Tu nikogo nie ma. Chyba. Czy był? Chyba wymusiłem. Dobra. Przestał padać deszcz. Zaraz wyłączę te wycieraczki. Chwilowo jadę. A żeby je wyłączyć, muszę się dostać do menu. Co nie spowoduje oczywiście, że autobus się zatrzyma. Więc zróbmy to szybko. I... co to było? Jak mi kierownica wykręciła. Dobra, już więcej nie ten. Nie bawię się w przełączaniem w menu podczas jazdy.
Byłem wyrypał nieźle. I tu mamy przystaneczek. Okej. Dzień dobry. Co? Jak? Ja pierwalę to. Musiał mi sam wejść. Kurde, 20 tysięcy. Hi. Hi, hi. O, senior jeden. Do widzenia. Tyle reszty. Mógłby powiedzieć, że reszty nie trzeba. Kolejny seniores. No, ten przynajmniej ma ok. Normalny. Jeden. Do widzenia. Ktoś jeszcze? Nikt. To fajnie, że zasnął. Jakby stał w korku, to... To za głupia kobieta za mną siedzi. After a while, it stops sounding like a word. A, który zasnął? Oj, oj. A bilet masz? No fantastycznie, teraz mi nie dadzą wjechać. Czemu w kierunek walicie jak ten? Tu chyba powalony ten zakręt jest. Tak mi się wydaje. Dobra, idźmy tu w prawo. Pięknie. Dobra. I dzida. Hej ho, hej ho. Kierowcą by się... Nie rymuje się. Kurde. Ciekawe, jaka to następna trasa będzie. Jakaś przystań? Jak? Wjadę czy nie wjadę? Wjadę. To prawda, kolega... Troszeczkę go tamtego... przydusiłem. Ale... Dobra. Nieważne. Jazda poza godzinami pracy. To fajnie chyba. Minus 3 minuty. O ja pierdziu. Się chyba trochę opieprzałem. To dam trochę gazu. Wjeżdżając na lewy pas, bo czemu nie? Zapatrzyłem się na te hamburgery. Na reklamie oczywiście. Chyba drwala niedługo będą dawać w maku. Jak już nie dają. Się sezon zaczyna. I my tutaj co? W lewo? Tu jest. Okej. Aż chłopaki przystanęli. Chyba... Ten tu jeszcze nie byłem. Albo byłem. W ostatnim odcinku przecież byłem. Pamiętam nawet jak tu biegałem. Zależy, że tego pierwszego potrąciłem. Nie wiem jak. Tak, wiem, że za późno jest. Jeszcze będzie w cholerę ludzi wchodziło. Pasażerów brakuje.
brakuje. No i co mam zrobić? Jakiego klawisza użyć? A, to się chyba wychodzi. Y? Też nie. Nie wiem. Podpowiedź wyglądała na ok. Ale nie wiem, jak ją wdrożyć. No, to logiczne mi się wydawało, że patrzę w lusterko i gonię gościa. Ale nie wiem, jakim klawiszem to zrobić. Przyciskiem. Klawisz. Klawisz to jest na klawiaturze. Tu mamy kolejny przystanek. Dzień dobry, dzień dobry. Trochę słabo wjechałem. Dobra, wypłata. Dziękuję. Jakiś bilet. Ulgowy. Jeden, dwa. Of course, honey. Indeed. Right on it. Cheese? Cheese too, yes. Rozumiem, że ci tacy głośni inni klienci z moimi plecami gadający to taki urok, rozumiem. Bilet całodzienny, drukuj. 3,80 kobiety. Już. Ruszam. Patrzymy w lusterko, nic nie jedzie, możemy iść. Jechać. Po pasach, dobra. I teraz mamy co? W lewusia. Dziękuję. Czy nie dziękuję? Coś kolega za bardzo wyjechał. Prawo, w lewo. Teraz w lewo. Dziękuję kolego. Po prawej mamy przystaneczek. Dobra. Co wy tak machacie? Jak mi pod koła nie weź. Wiem, że za późno. Nic z tym nie zrobię teraz. Ulgowy, całodzienny, goodbye. 4,60. Thanks. Seniorze, tygodniowy. Szósteczka, dobra. To tam jeszcze? W sumie i tak mam spóźnienie, to popatrzmy. To nie ma biletu. What? Oh! Here you go. Na rozstrzelanie pójdzie. Of course. Of course. Yes, I can show you. Sure thing. But don't touch it. O zara. Wszyscy mają bilety? Serio? Niemożliwe. Here you go. Tylko czas straciłem. Okej. Okay. Pojadymy dalej. Co mnie przyklęk? Przyklęk. Mamy znak stopu, ale wali nas to. Dobra. Właśnie mi wbiegną na... Nie, nie wbiegli, dobra. Tacy niby dziadkowie, a żwawi jak... Jakby do promocji w Lidlu dali. Babinka z różowymi włosami. O, tutaj jest laseczka, tutaj stara baba. Serio.
idziesz. O, chciałem klakson. I przystanek po prawej, proszę państwa. Ale wydupiony przystanek. Tak, wiem, że za późno. 5 minut za późno. A co zrobię? Całodzienny pykuś. The tomato plants on my windowsill aren't looking so good. Maybe I should ask my grandfather about it. To takie spóźnienie powinni ten odmawiać płacenia za przejazd. Bym nawet zrozumiał. Is my ticket still valid? Okej. Single ticket, please. O panie senior. Thank you. Ja też dziękuję. Ruszamy. Co za dziurawa jezdnia. Mogliby to naprawić, jak już chcieli, żebym tu przyjeżdżał. Twoje podwozie łóżkowe. I my tutaj co w prawo, dobra. Uważając na hydrant i na przechodnie. Dobra, przechodzimy. Użył swojego wdzięku. Przeszła szybciej. To jadymy dalej. Kurde, jaka dziura. Nie biega się po pasach. Żebym dał mandat. Jakby to była inna gra. Okej. Właśnie w sumie tak się zastanawiałem teraz, że Police Simulator Officer. Kurde. Długa nazwa, nie pamiętam. Nie ma autobusów. Niby miasto, a same samochody tylko. I w sumie dzieci na tych też nie ma, na chodniku. Niby taka realistyczna gra. W sumie tutaj w tej grze też dzieci nie widziałem. Co, wbijam się? Ej, kolego, no. Byś poczekał. Dał przejechać. A nie tak. I o dziwo jeszcze dzisiaj inwalidy żadnego nie było. Przeszykujmy się na bilety. Normalne. Całodzienne. Cykuś. Następny, proszę. Normalny. Całodzienny. Tak. Dziękuję. Ja też dziękuję. Klient bez reszty, miło widzianym klientem. O, trzeci. Jak fajnie. Strasznie nie lubię wydawać reszty. Znaczy, no może być to wydawanie reszty, ale no, za często. Mogliby kartą płacić. Pewnie w Bus Simulatorze 22 będzie już płatność kartą. Założę się. Kurde, ledwo się zmieściłem. I co my tutaj w prawo? Dobra. Okej. Piękna, płynna jazda. Gdyby tylko nie, bym nie przyrypał tego przechodnia, to by było bardzo udane. Bardzo udany przejazd. Dobra, ciśniemy. No teraz przetestuję zjazd. Nie, jeszcze nie tutaj. Piękne widoki, fajnie się bryki respią przed nosem.
wyjechać po takim czymś to jeszcze spoko, ale zjechać to już w ogóle nie czuję. Ale chyba okej. Dobra. Szkoda, że jakiegoś radyjka tu nie ma. No jedź. Jeszcze jeden. I od razu odbijamy w prawo. Bo tak. I gaz dodaję. 8 najechałem. Przynajmniej piękny, szeroki zjazd. Rozumiem, że tutaj, dobra, to dopiero ta wyspa jest? Chyba ta. Myślałem, że jestem na miejscu. A tu lipa, panie. Look at all the garbage along the roadside. Why can't people manage their own trash? No i mamy inwalida. Rampa. Rampa pampa. Kolejny dzień wypłaty. I think I'll need several tickets, please. Seniora, cały dzienny sztuk 3. Proszę bardzo. Thanks. Normalny, cały dzienny, wykuś. No tobie jeszcze resztę trzeba wydać. Okej. Okay. Co tam jeszcze? Jakaś kobieta została sama. Rozumiem, że nie wsiadasz. Nie, to nie. Oby nie było, że pasażera nie wziąłem. Ale wyraźnie była niezainteresowana. Kolejny przystanek zaraz. I gdzieś kolega mi zaraz będzie mrugał. Okay. He said he wants to tell me what he's working on, but that normalny he's not allowed to. Normalny jeden cykuś. Ciekawe, czy wszyscy mają bilety. Dzień dobry. Sure thing. Oh no! Proszę I forgot was. It. Oh no! Oh. Here's the ticket. Oh, well, what? Here's a picture of my cat. Oh, here you She's go. She's called Pearly. Ah. O, ale żniwa mam. Już, drogi kierowco, już jadę. Chyba, że mi ruszyć nie dadzą. Pam, pam, pam. Ciasne
te zakręty. Ale daję radę. Raczej. Trochę głupio się czuję, jak nie mam jezdni podzielonej pasem. O, dziadek. No i co się jopie? Dobra. Poszedł sobie. Ciekawe, że w lusterku nie widać, że pasy są namalowane na jezdni. W sumie rozumiem, nie jest to czymś jakoś przydatne bardzo. A jakoś pewnie zasoby obliczeniowe oszczędza. Strasznie dużo pachołków tu porozwalanych. Może muszę wysiąść i je pozbierać? I co, jak wjadę w niego, to będzie jakaś krzywda? Okej. Kolejny przystaneczek. Dziękuję. Już wystawiam rampę, droga pani. Nikt nie wsiada? A, bo to ostatni przystanek. Tak? Tak. Okej. Niech i tak będzie. Piękny krajobraz. W wodzie te... No. Pachołki. Super. Widzę, że ta gra jest pełna pachołków. Ciekawe, co one robią w tej wodzie. Ale nic. Wsiadam na rower i jadę. W sumie, tak już tu jestem. Może nikt mnie nie przejedzie. Kolega, koleżanka inwalida. Zasuwasz miło. Co oni tu dają fajnego? Ptaszki śpiewają. Piękna zieleń. Lubię, jak w takich grach, no, twórcy pozwalają pochodzić z buta. W sumie się napracowali trochę. Tylko przypuszczam, że jakby była, no, nie było takiej możliwości aż takiego chodzenia, może ona by jeszcze płynniej działała, a tak jest jak jest. Spoko w każdym razie. Stacja benzynowa. Ktoś udaje, że tankuje. Fajnie. No i cool. Jakaś jadłodajnia. Spoczko. Okej, kończę. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. W następnym tworzymy połączenie kolejne. No, deszcz zaczyna padać. Zaczynaliśmy w deszczu, kończymy w deszczu. No, czyli zrobię tą trasę i zobaczymy. Dobra, bo już marudzę. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Hej.